dzisiaj stoją przed wielką okazją. Jeśli uda im się wygrać, to dostaną szansę na grę w meczach o awans. Najpierw trzeba jednak skupić się na tym spotkaniu, znaleźć sposób na wygraną. To jest najważniejsze. Witamy Państwa bardzo serdecznie z Leverkusen, gdzie świeci piękne słońce. Jesteśmy oczywiście na Bay Arena, gdzie na co dzień rozgrywają mecze popularni aptekarze. Przez najbliższe półtorej godziny towarzyszyć Państwu będą na dwa głosy Tomasz Smokowski i Jacek Laskowski. Dzisiejsze widowisko z pewnością będzie pełne zwrotów akcji i dramaturgii. Wydaje mi się, że wszyscy dziś oczekujemy wielkiego spektaklu. Wszystko wskazuje na to, że i dzisiaj czeka nas kolejna dawka emocji. Jeśli sięgną po zwycięstwo w tym spotkaniu, zagrają w meczach o awans. Nie będzie łatwo, stawka jest w końcu ogromna, ale jeśli chcesz się wspinać po szczeblach, musisz radzić sobie w każdych warunkach. Offside. Sędzia nie ma wątpliwości. Rafael. Kaczar. Musi teraz uważać, by nie stracić piłki. Ciekawie teraz krąży piłka w groźnej strefie. I już mamy bramkę! Otwiera wynik spotkania. Teraz będzie już chyba tylko ciekawiej. Ojej, źle dobrany tor biegu. No i ląduje z piłką poza boiskiem. Abdi. Messi. Układało się to nieźle, ale tym razem obrońcy byli czujni. Uwaga, naprawdę obiecująco wygląda ta akcja. Uwaga, może być groźnie. Dobrze, teraz zatrzymał strzał. Dobry odbiór, ale piłka poza linią boczną. Bardzo ładnie teraz w obronie. Znowu mogą konstruować akcję. Right, już niedaleko bramki. I strzela! Brawo! Fenomenalna interwencja. Rafael. Dobry teraz pomysł rozegrania akcji. Ależ teraz świetnie się odnalazł w tej sytuacji. Ich przewaga wzrasta do dwóch bramek. 2-0. Gramy dalej. Saki. Matthew. Rafael. Zobaczmy, rozbija się ten atak. Są już coraz bliżej bramki. No i naciskany nie zdołał utrzymać piłki w boisku. Rafael. Jesteśmy coraz bliżej bramki, robi się groźnie. Może być gorąco pod bramką, skuteczny odbiór na połowie rywala. I teraz bramkarz na dużym luzie. Friedel. Wright gra w strefie obronnej przeciwnika. Mogło być groźnie, ale udało się wybić. Nic z tego nie będzie. Przechwyt. Sędzia stosuje korzyść.
O, i to był książkowy odbiór piłki. Holuje piłkę. Widać, że czuje się z nią pewnie. Gol! Tracą już tylko jedną bramkę. Wystarczy jedna składna akcja. Gramy. Wright z bramką, a przeciwna ekipa zaczyna się niepokoić. Ich prowadzenie to już tylko jeden gol. Matthew. Świetne ustawienie i przerwanie akcji tym przejęciem. Friedel. Dużo miejsca na skrzydle, może zaatakować. Uwaga, czy odrobią straty? Doskonale zablokowany teraz. Ależ seria, gol! Dwie bramki, jedna po drugiej. Remis. 10 minut temu nikt by w to nie uwierzył. Bardzo teraz pewna interwencja obrońców. Niweczą świetnie do tej pory budowany atak. Zagrożenie zażegnane przez linię obrony. Christian. Friedel. Chorągiewka w górze. Spalony. Kacza. Ładnie przeszedł rywala. Co teraz? Teraz może być groźnie. Kacza. Niebezpieczeństwo zażegnane. Atak powstrzymany. I obrona teraz ograna. I pewnie to teraz wyjaśniają, oddalają zagrożenie. Sędzia zaprasza graczy na przerwę. Mają teraz kwadrat. Sędzia gwizdkiem rozpoczyna drugą połowę meczu. Piłka znów w grze. Na tablicy wyników remis, ale mam przeczucie, że w szatni sztaby trenerskie zachęcały do nieco odważniejszych ataków. Zdecydowana teraz interwencja obrońcy, który oddala zagrożenie. Christian. Walter. Dobre teraz podanie, zapowiada się groźna sytuacja. Bramkarz wybija, ale gra się toczy. Abdi. Pewna interwencja w obronie. Ależ się teraz popisał interwencją. To, że nadal jest remis, zawdzięczają właśnie jemu. Całą piłkę teraz. Wright, już niedaleko bramki. Friedel. Out po tym wejściu obrońcy. Odzyskują teraz piłkę.
rozsądnie budują akcję, próbują sforsować obronę. Uwaga, znalazł się na linii strzału, blokuje. Dobre teraz zachowanie między słupkami. Niewiele zabrakło. Mógł cieszyć się drugą bramką w tym meczu. Ale bramkarz przyłożył się do swoich obowiązków. Dublet w jednym spotkaniu nie zdarza się często, więc ma czego żałować. Centra w pole karne. Brawa teraz za tę interwencję. Uwaga, ładne prostopadłe dogranie. Strata w takim miejscu może być piekiel. Brawo! To się nazywa ostatnia linia obrony. I będzie wznowienie gry z rzutu wolnego, ale bez kartki. I teraz może znajdzie kogoś do zagrania. Ładnie się ten atak rozwijał, ale rozpocznę teraz od bramki. W ostatnim kwadransie drużyna miejscowa całkowicie zdominowała grę. Zdziwię się, jeśli z taką grą nie uda im się tu w końcu objąć prowadzenia. Zasługują. No tak, właśnie mamy kolejną obiecującą akcję. A teraz świetny odbiór, może być groźnie. Rafael. Sędzia pokazuje, że gra może toczyć się dalej. Korzyść. Mają piłkę, mogą skutecznie skontrować rywala. Musi to wykorzystać! Gra teraz obrona tego strzału. Wrzuca piłkę przed bramkę. No nie, po co w ogóle strzelał z takiego kąta? Przecież mógł się domyślić, że trudno będzie w ten sposób zapunktować. Piłkarza oceniamy po umiejętnościach, a tutaj ewidentnie zabrakło umiejętności podjęcia decyzji najlepszej dla drużyny. Messi. Jest uderzenie, ale piłka trafia do bramkarza. Ten stanął na wysokości zadania. Kacza. Próbuje strzału. Jest! Gol! Dzięki tej bramce odzyskują prowadzenie. Mecz ma się ku końcowi, a tymczasem udało im się wyjść na prowadzenie. Christian. Dobra intuicja, jest przejęcie. Matthew. Dziesięć minut do końca tego meczu. Piłka wybita, będzie wznowienie z autu. No i tracą teraz posiadanie. Muszą postawić wszystko na jedną kartę. Inaczej przegrają ten mecz. Ale to by było tyle. Mamy zmianę posiadania piłki. Bardzo ładne dogranie. Rzuca teraz w szesnastkę. Dobry pressing, odebranie piłki pod polem karnym. No i szykuje się tutaj niebezpieczny kontratak. I po niebezpieczeństwie, ale tylko na chwilę. Rzut rożny. Był tam dobrze kryty. Dośrodkowanie zatrzymuje się na pierwszym przeciwniku. Wciąż prowadzi piłkę. Time teraz remis. Mamy obronę bramkarza, ale to jeszcze nie koniec.
wchodzimy w ostatnią minutę meczu. Ależ teraz dobrze się ustawili. Znowu są przy piłce. Świetnie zagrał, będzie groźnie. I cóż, będą musieli budować akcję od nowa. Uwaga, świetne prostopadłe podanie. I to by było na tyle, proszę Państwa. Zespół gospodarzy wspierany wspaniałym dopingiem. Mają się z czego cieszyć.